masie ma widzów, witam cię bardzo serdecznie z daily Boxela, tak zwanego, no bo trochę codziennie boxdela oglądam. Ja wiem o tym, że to jest męczące, postaram się jeszcze dzisiaj coś nagrać normalnego, ale nic nie obiecuję. Na pewno jutro będą newsy, nie? No bo nie oszukując się, ja też jako widz oglądam rzeczy, no i najbardziej mnie interesują rzeczy na polskim internecie właśnie te teraz. Nie mogę się doczekać jak Wardęga odpowie, co Konopski powie i tak dalej, bo, bo, bo no, no bo to mnie najbardziej interesuje, więc też dlatego dla was to nagrywam. A tak szczerze mówiąc, to ten live jak który dzisiaj obejrzymy był dość stanowany, taki Spokojny. Dowiadujemy się wiele ciekawostek, które wam streszczę, bo już całościowo oglądałem, bo tak sobie myślałem. E, może jednak nic ciekawego nie powie, więc nawet nie będzie warto robić odcinka, ale jednak było warto. Tylko że zauważcie jedną rzecz, tak jak Boxel wypuszczał te odcinki i Wardenga na bieżąco na live'ie to komentował, lub na Instagramie odpowiadał. Konopski w ogóle jest cichutko po prostu i przygotowuje jeden a porządny materiał, że tak to powiem. To Wardenga też zamilkł trochę i przestał odpowiadać Boxelowi, jakby też coś się szykował. Więc ja coś czuję, że to jest taka Cisza przed burzą. Nie, że Bogzel na każdego rzuca jakieś noże, ale oni trzymają taką tarczę i, i po prostu jeszcze nie oddają, ale jak oddadzą, to, to ja coś czuję, że ulta użyją, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Coś czuję właśnie, że to jest taka cisza przed burzą. Bogzel wczoraj zrobił półtora godzinnego live'a, no i właśnie teraz go sobie obejrzymy razem. Nie ma, dzisiaj Oskarek miał wrzucać film. Klonop. Ale zmieniłem mu plany, bo w swoim filmie miał argument, że w sensie ta nowa, nowy, nowa strona, ten klon Kidropa ma papiery, że ono jest super legalne i w ogóle, więc takie samo jak Kidrop, więc musi zmienić narrację teraz. Ciekawe, czy faktycznie chciał takie argumenty użyć, jeżeli tak, no to w sumie średnie z perspektywy czasu. Bardziej mnie ciekawi, skąd Bogzer miałby wiedzieć, że Konopski miał wrzucać film dzisiaj, to jest też dość ciekawe. Czy, czy Bogzer zaczął robić tak zwanego Na Marconia, że po prostu rzuca losowe rzeczy i niektóre się sprawdzają, niektóre nie. Cześć, Michał. No, ja, bo ja mam streama, jak coś, wiesz? E, e, że na kanale Koloseum, że moje konto pisało niby, a ty powiedziałeś, że w ogóle na kilku kanałach. Tak, tak, e, ktoś się podszywa. Pod Twój, nie wiem jak to jest możliwe, ale pod Twój kanał YouTube zodyfikowany to jest fake w ogóle. Yy, to są hakerzy, yy, więc nie lubcie tego, bo już wiem, że wiele osób gdzieś tam zgłosiło to, więc no. chyba nie warto. Dobra. Trzymaj się. Hej Zauważyliście jedną rzecz na pewno, to teraz każdy myśli, czyli to, że dopiero co o Wojtku Goli tak go wyzywał, że on z nim nie będzie gadał, on nie odbiera od niego telefonów, robi na niego jakieś takie filmy, jakieś likuje rzeczy. A tu nagle sobie dzwonią do siebie i losowa interakcja o tym, że jakiś fake bokser jest na kanałach. No ja też widziałem tego fake boksera. Też myślałem, że Boksel coś napisała, to, to patrzę, zweryfikowane konto, potem patrzę, a to jednak nie jest bokser. Ale ciekawe, nie? Że tam ewidentnie za tak jak bokser powiedział chyba to nie jest tak, że tylko sobie siedzi w domu i z domu w ogóle nie wychodzi, sam pisze scenariusze i tyle, bo chyba wyszedł z domu. Ja coś czuję, że jakiś, jakiś mitik zarządu fame chyba był. Ale nie chcę zatopić w statku fejmowego, więc spamujcie chorągiewy, Myślę, że teraz wielki spam chorągiewek, bo Zauważyłem się jak Kontekst tego jest taki, że widzowie po tym, jak usłyszeli rozmowę z Wojtkiem Golom, że tam trzymaj się i wiecie, luźne ten, y, gadanie sobie o losowym temacie, to stwierdzili, że będą chorągiewki y, dawać na czacie, że, że Bogzel jest chorągiewką, bo mówił, że w ogóle kontaktu nie chce mieć z y, Wojtkiem Golom, a nagle jednak ma. I też nagle Bogzel mówi, że nie będzie zatapiał statku, jakim jest fame, że musi działać na korzyść fame'u, co jest też dość dziwne, biorąc pod uwagę ostatnie akcje, gdzie tak naprawdę działał nam osobnie korzyść fame'u, nawet delikując jakieś rzeczy inside'owe, czy na przykład to, że mają jakąś taktyczny team PR-owy, który pomaga jak ludzie pomawiają fame, coś takiego. Mam, nie wiem, testy jakieś zrobić, że, wa że nie wale. IRL-a mam zrobić, nie wiem, z testu z testowania u jakiegoś turbo kota, który na przykład, nie wiem, ma sprawdzić moją wiarygodność, że nie walę od chyba, nie wiem, 4-5 miesięcy. Od walki nie wziąłem nic. Trzy buchy. Tutaj dowiadujemy się dość ciekawej rzeczy, czyli to, że Bogzel trzyma takiego asa trochę, że jak Konopski mu zarzuci, że podczas tego live'a był na przykład nie trzeźwy, tak jak większość ludzi mu zarzucało, no bo tak trochę wyglądało, to on rzekomo ma zrobić live'a w prawdziwym życiu i zrobić testy, gdzie udowodni, że od 4-5 miesięcy nic nie brał, co jest dość ciekawą informacją. A ja gadałem tylko o Kacprze, nie, nie mówiłem ku nic o juli. że ona coś... ...leci. No może nie, ale z tego co kojarzę, i tak był brany pod uwagę jej wątek totalnie bez sensu, no i w momencie, gdy on powiedział, że on nie wie, czy ona leci, czy nie, i nie będzie się na nią wypowiadał, to trochę zasugerowało widzom, jakby Julia Kostera faktycznie była winna, no bo wiadomo, jak e, umysł widza działa. A czy winna, no, no wiadomo, no, każdy kowalem swojego losu. A, to jest ta gierka fajna, e, grałem w to. Pies chodzi. Na koopa, na playce. Z Ulfikiem w to graliśmy. Fajne. Tak, tutaj była ta część streamu, gdzie tak naprawdę on sam chyba nie wiedział, co na tym streamie chce robić, więc losowo wbił na Twitcha i sobie patrzył po tym, co kto streamuje. Fame przetrwa. Może tak. Nie ma, nie ma opcji, żeby tak nie było. Jednak ja i Wojtek na jakiś czas będziemy musieli się offlineować więc bardzo prawdopodobne że na następnej gali Fame 21 no nie wiem ja osobiście to jest tylko na razie pomysł spokojnie ja osobiście to bym chciał sobie wejść na konferencję. No, i tutaj dostajemy ciekawe informacje, czyli to, że Fame chce wycofać i Boxela, i Wojtka Gole ze swoich działań. W sensie, że co? Że teraz będzie bez włodarzy? Że, że, bo wiecie, oni idą w odstawkę, tak? Jak na przykład Boxel pewnie w doze, że, żeby po prostu sponsorzy i tak dalej się nie wycofali. Ale to może być wytłumaczone na parę sposobów. W ogóle mnie wkurza to, że Boxel takie, takie przerwy i tak mówi. Ale to chyba przez moje ADHD. Ale parę wytłumaczeń. Po pierwsze, albo faktycznie nie pasuje Fejmowi to, że włodarze się tak między sobą kłócą i stwierdzili, nie potraficie się pogodzić, to obydwoje na razie wypierniczacie. Druga rzecz, którą jest bardziej prawdopodobna, to to, że się faktycznie obawiałem, że Wardenga coś na federację ma i ma może w kontekście Wojtka Goli i Bogzela, dlatego skoro ich wycofają, to może impact nie będzie tak mocny. Nie wiem, bo zauważcie, że wszystkie argumenty Wardenki toczą się w większości koła fejmu. Jakby miał fejmowi coś za złe, jakby to z fejmem chciał jakiś bif, a nie z boksdelem. Wejdź na konfę, jak będę chciał, to se wejdę, ale po prostu, żeby nie bruzić chłopakom, słuchajcie, to żeby być odpowiedzialną osobą, trzeba zdawać sobie sprawę, że fame to nie jest tylko. To nie jest tylko tak, że ja mogę mieć zachciankę i sobie robić coś. Tam pracuje mnóstwo osób. Mnóstwo osób jest odpowiedzialnych za wydarzenie. Jeżeli ja teraz mam swoje chore odklejki. Ej, ale parę, parę streamów temu, czy tam parę odcinków temu, to totalnie inaczej wyglądało. Jakaś ewidentnie, nie wiem, refleksja chyba weszła na boxdela albo jakiś, nie wiem, dywanik od rozpary. To jest logiczne, żeby nie w***ć się ludziom dojrzałym, odpowiedzialnym w to, żeby ku... miał na chleb Kamera, menu i tak dalej, żeby się nic nie zalało. To ja sam z siebie uważam, że to jest dobra droga. Kumacie, o co chodzi? A tutaj ja coś w to nie wierzę, tak szczerze mówiąc. Nie wierzę w to takie, do, taką dobrą czynność tej boxdela, że oj, przestałem robić źle fame, bo ogarnąłem, że tam są pracownicy od świateł, kamer i tak dalej, i oni by stracili pracę. Myślę, że to jest bardziej myślenie o sobie, tak szczerze mówiąc. Ciągle czuję takie coś kurwa wewnętrznie, jakbym był jakiś. Cały czas się zbieram do tego, żeby wziąć i zadzwonić do psychoterapeuty, nie? Bo, nie wiem, wstyd mi trochę też, ale też kurwa, nie będę ukrywał, że bardziej mam takie coś, że kurwa, nie wiem, czy mnie to w ogóle skuma, nie? I ja też nie potrafię się skupić, jak gadam o takich rzeczach z kimś. I tutaj mamy moment, gdzie Boxer ponownie zaprasza samemu sobie, ale trochę też robiąc samemu sobie podgórkę, no bo sam mówił ludziom, że jeżeli mają dołka czy coś, to niech się nie wstydzą i chodzą do psychoterapeuty, a tutaj mówi, że on w sumie czuje, że powinien pójść, ale nie idzie, bo nie wie, czy ktoś go zrozumie. No Boxer, no... No weź. I to nie mówię w kontekście, o jaki hipokratach, tylko takie, no weź, zrób to dla siebie i se pójdź po prostu. Nic ci nie szkodzi. Zapytaj może kolegów z branży, to będą mieli osobę, która będzie wiedziała o co chodzi, w tym co robisz i jak ci pomóc. A zerwiecie umowę jako fame z Wardęgą? Nie wiem, ja mam luz z tym. Jeżeli chodzi o mnie, to niech może być zerwana. Ja nie chcę nikogo więzić. O, i tutaj zaczyna się ciekawy fragment tego live'a, gdzie Bogdan robi trochę takie QA, że ludzie tam pytają, wiadomo, on odpowiada, i tutaj na przykład dowiadujemy się, o co może chodzić z Wardęgą. Czyli okej, okay, wypłacili mu to półtora miliona złotych, ale możliwe, że ma kontrakt, że nie może się nigdzie iść bić e, gdzieś indziej, nie może być e, jakby prowadzącym konferencji gdzieś indziej, i prawdopodobnie to go dalej trzyma z fejmem. No, wiedziałem, że Winiary wygra. Tak naprawdę jest kurwa OP, mają nas w chuj. Ten fragment musiałem dać, nie? Bo jeżeli ktoś oglądał pierwszy live Boxela i się spodziewał jakiegoś jakichś dymów psychicznego Boxela, czy coś, to mamy Bogzela, który se na cirku odpowiada na pytania i też robi ankietę na czacie, czy wolicie Winiary czy Kielecki. O dziwo Winiary wygrał, ja wolę Kielecki. Czy masz jakiegoś mocnego jokera na sylwka? To już jest moja sprawa. Wszystko zależy od ruchów na planszy, Może w ten sposób. Ciekawe, czy tutaj Boxel gra faktycznie w jakąś taką grę, że udaje, jakby wiedział i miał rzeczy na Wardęgę, których jeszcze nie pokazał, ale wykorzysta, jeżeli on jakieś ciosy poniżej pasa zrobić, coś takiego, ale szczerze wątpię, że ma cokolwiek, ale nie wiem, mogę się mylić, nie? Bo wy, Bo Bogsel trochę się wydawał lub miał się na takiego wydawać, jakby się wystrzelał ze wszystkiego, że nawet Boobsmana wyciągnął i to nawet w ciekawym kontekście, jeszcze nie wyciąganym w taki sposób, no ale w sumie to tylko tyle mi się udało wyciągnąć z półtora godzinnego. Live'a należy się nie dziwić, bo Boxel, na widzenie jest przygotowany na przysłowiową wojnę, ale nikt mu nie odpowiada, więc trochę się nie dziwię, że nie ma co mówić zbytnio. Ja zgaduję, że teraz chwilkę musimy poczekać, już chyba podwójnego daily nie będzie, chyba że coś ciekawego, normalnego nagramy dzisiaj. Widziałem, że Disa Nitra jest, to jest dość ciekawe. A tak to poczekamy na ruchy Konopskiego i Wardęgi raczej, bo tutaj Boxel też chyba robi to samo. Ja się że jak nam lajka, jakaś słabo go dać do końca, widzimy się jutro i na razie.